3. A, uciekaj, muszę to wygrać, come on! 2, 1. Siemaneczku wszystkim, moi mega widzowie. Dzisiaj mam bardzo interesujący odcinek dla was. Dzisiaj będą takie ciekawe informacje, że prawdopodobnie wam mózg wybuchnie. Okej, ziomeczki, gramy w Hide and Seek i jak widzicie jestem jukeboxem, pudełkiem muzycznym, tak dalej. Właśnie, gram w Hide and Seeka, ponieważ będzie łatwo potem wam mówić, co się dzieje. Jak zginę, to wtedy będę szukać właśnie chowających się. Lub jak się kryję, to będę miał dużo czasu. O, to jest mega miejsce się ukryć, naprawdę, to jest mega miejsce się tutaj ukryć, bo są schodki i będzie im trudno mnie uderzyć, więc możemy tutaj posiedzieć, ale chciałbym być bardziej z brzegu. Żebym mógł widzieć, czy ktoś idzie i sobie kucnę. O, teraz mamy super widok. Czemu dzisiaj jest bardzo ważny odcinek? Czemu warto posłuchać? Mam dzisiaj dla was mega nowe informacje, bardzo ciekawe rzeczy. Co planuję i co będzie się działo na kanale. Przede wszystkim widzieliście nowe intro teraz. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Również nowe outro, dziękuję do grafika Snipersa za to. Ale to jest mała rzecz, nie konkretna, nie jest jakaś wielka sprawa. Przejdźmy do pierwszej wielkiej sprawy. Będzie nowa piosenka! Będzie nowa piosenka na kanale, tak. Tak, będzie nowa piosenka na kanale i to będzie parodia weekendu Ona tańczy dla mnie, tylko w moim wykonaniu. I to jest właśnie trik, bo w moim wykonaniu właśnie będzie to kompletnie inaczej wyglądać od oryginału. Mam pozwolenie, żeby używać oryginalnej nutki, więc całkiem spoko. Ale jest duży twist w piosence. Co ja zrobiłem? Również animacja, która będzie też inna, nie będzie taka 3D, jak spodziewać się. Zobaczycie, to będzie mega, już będzie wkrótce, bo ja jutro jadę do Londynu nagrać to profesjonalnie w studiu, żeby było z dobrego wykonaniu dla was. No i mam nadzieję, że doceniacie i się cieszycie i tak dalej. Wiesz, i tak bym to zrobił, ale to jest to właśnie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czemu nie było filmów ostatnio na moim kanale? Co ja robiłem? Gdzie ja byłem? What pingwin, coś ty opierniczasz, ja nic nie robisz, już się wypaliłeś, nic nie robisz, skończyłeś z YouTube'em? Nie. Ogarniam coś dla was i co to jest? To będzie, to jest w sumie sekret w tej chwili, taki sekrecik troszeczkę, ale, o czekaj, mamy mieczyk, przygotuję sobie mieczyk. Nikt tutaj nawet nie szuka na dworze w tej chwili, ale mega. No, ale wracając do czego, ogarniam sklep. Sklep, taki sklep, ale co będzie w tym sklepku? Coś, co wy mu ostatnio mówiliście... O, nie idą. Coś, co mówiliście, że jest mega pomysł i postanowiłem zainwestować czas, zainwestować kontakty, żeby otworzyć cały biznes, gdzie będziecie mogli kupować wszystko od waszych ulubionych youtuberów w jednym miejscu, z jednej strony i będą jeszcze figurki, zabawki, różne takie bardzo wysokiej jakości papercrafty, wszystko będzie, co będziecie mogli kupić sobie, ogarniać i to będzie mega, to będzie po prostu mega, naprawdę dużo czasu teraz poświęcam na to i dużo inicjatywy mojej, w ogóle wszystkiego, co mam, to bardzo dużo czasu poświęcam na to, więc mam nadzieję, że pomysł wam się spodoba, będę produkować właśnie tam takie figurki z każdych, te będą ekskluzywne figurki, będziecie mogli zbierać wszystkie, wiesz, Master Czułek, Pingwin i tak dalej, wiem, z Czułkiem gadałem o tym ostatnim, wiesz, Remek, Blow, Mandzio, SKK, wszystkie figureczki, które będziecie chcieli, multi, to będą ekskluzywne też, na przykład jak będzie zima, będzie super takie collectibles, takie drobiazgi do zbierania. Ej, ty spadaj stąd, nie będziesz tutaj mnie podrywać tutaj, ty. O, kądzior, nie zobaczył mnie, to super. To jest pierwsza, raczej druga mega rzecz. I to jest coś, co nie chcę za dużo o tym mówić teraz, bo lepiej jak żebyście zobaczyli po wykonaniu, to zajmie dużo czasu, zanim to się ruszy. Ale żebyście wiedzieli, że ja to planuję, żeby jak ktoś mi ukradnie pomysł, czy ktoś mnie wykorzysta i coś tam, to będzie na nich. Ale naprawdę inwestuję bardzo dużo czasu i pieniędzy, żeby to wszystko ruszyło mega. Żeby ten sklep był naprawdę super i oczywiście każdy youtuber będzie, wiesz, zarabiał tam swoje, wiesz, procent z koszulek i tak dalej, tak samo jak zarabiałem teraz z innymi firmami, tylko że inne firmy okradają youtuberów w tej chwili. Jak sprzedajesz koszulkę,
tu, nie wiem, tam 2 złote dostaniesz za koszulkę, a ja, ponieważ ja jest, to będzie moja firma, moja ten, ja nic nie wezmę, wiesz, z tego żadnych procent, od razu wszystko pójdzie do youtubera, który sprzedaje, więc to będziecie, właśnie, to będzie mega, bo będziecie mogli naprawdę wspierać waszych youtuberów. Kupicie coś od youtubera, ten youtuber dostanie za to, a nie jakaś nieznana firma, która nie wiadomo co robi, która nie ma nic wspólnego z youtuberem tym i po prostu go wykorzystuje do zarabiania. Nie, ja, to nie jest cel do zarabiania, to jest cel, żeby wspierać waszych youtuberów i żeby mieć naprawdę rzeczy z wysokiej jakości i rzeczy, gadżety pluszowe, wiesz, zabawki, może będą naprawdę dużo rzeczy, nie mogę się doczekać, aż to się ruszy. I oczywiście jak wam się podoba ten pomysł, to strzelcie lajka, bo wiesz, zawsze fajnie kopnąć lajka na filmie, właśnie mi się zawsze podoba i zawsze mnie wspiera do akcji, jak widzę, o mega, ludziom się podobało, to super, znaczy, że kurczę, chcą to. I wtedy mam taką wenę, what, wygra, ludziska, to było za łatwe, idziemy na kolejną arenę i tym razem zmieniamy 3 razy miejsce, jak będę się kryć i powiem wam jeszcze o kolejnych ciekawostkach, więc do zobaczenia w kolejnej arenie. Okej, jesteśmy, jestem bookshelfem, nie wiem czy to jest dobrze czy źle. Znajdziemy jakieś miejsce zaz, gdzie możemy się schować, chociaż góra bookshelfu wygląda, zaraz sprawdzę. Tak jest, dokładnie jak drewno. Więc wiem dokładnie, gdzie się schowam. Powinna być dziura w ziemi gdzieś. O, na przykład. Jak ktoś nie zna mapy, to na pewno mnie nie znajdą. Tylko że 3 razy zmieniamy pozycję. Na stówę, 3 razy zmieniamy pozycję. I już jesteśmy solidnym blokiem. Więc kolejna ciekawa sprawa i naprawdę przepraszam, że nie było filmów ostatnio, właśnie z celu, że właśnie planowałem tu wszystko i ogarniam te wszystkie rzeczy i idę właśnie nagrać tą piosenki ten, więc mam nadzieję, że podoba mi się to i że wspieracie mnie i że nie lubicie mnie już, bo nie nagrałem Minecrafta przez parę dni, więc mam nadzieję, że wszystko w porządku. Kolejna rzecz, kanał Polski Pingwin Plus, PolskiPingwin+. Co to jest? Będzie ogólnie oddzielny filmik o to, ale to jest mała drobniastka, którą chciałem wam opowiedzieć. To ogólnie będzie kanał, gdzie będę robić inne gry, bo nie chcę tutaj robić syfu z Minecrafta, raczej nie chcę robić tutaj syfu z Minecraftem po prostu i zaświecić, wiesz, 3-4 inne jakieś gry wsadzać codziennie, nie chcę ten. Będę po prostu, wiesz, na przykład jak nie wstawiać nic na główny kanał Minecrafta, to wrzucę jakiś inny odcinek na drugim kanale, bo wiem, że dużo was chcą zobaczyć inne gry, a idzie. A ja nie chcę zasyfiać, o, zrobimy taki trik, okej, poszedł do środka, a my zmienimy pozycję, come on. Wow, ktoś już tu zajął pozycję, okej, schowamy się tutaj w wodzie, o, ktoś tu już jest, kurczę, ktoś tam, lol, wszyscy tu są. Okej, spróbuję jeszcze, to jeden raz zmienić pozycję, musimy jeszcze 2 razy zmienić pozycję, mam nadzieję, że tutaj się nie otopię. Nie utopię się, jest okej. Zmieniam się w solidny blok i jest git. Dobrze, jesteśmy w solidnym blokiem. Tam ktoś się kryje? Czy mi się zdaje? Bo tam widzę właśnie, że ten, że jest takie powietrze, tak jakby. No, i wiesz, właściwie to jest na tyle, chyba, że coś zapomniałem, opowiem wam w następnym odcinku. Seria z Rybkiem niedługo też będzie ruszać, czekam na wszystkie animacje i grafiki i tam fajne rzeczy. I to będzie absolutnie mega seria, więc czekajcie na to, to będzie dobre i będzie taka lekka fabuła kręcona za kulisami. Też następny odcinek Wyspy Tajemnic, pracujemy nad tym. Wszystko idzie naprawdę idealnie i mam nadzieję, że będziecie się cieszyć, będą fajne filmy i tak dalej. Okej, zmieniamy pozycję, I tyle chciałem powiedzieć. Jak chcecie zobaczyć Polski Pingwin Plus, to wiesz, to tam jakiś link będzie w opisie czy coś. Nie ma tam filmów w obecnej chwili, ale tam pojawią się filmy z różnych gier. Wszystko co po prostu nie jest Minecraft, po prostu. I tam, wiesz, inne ciekawostki i rzeczy. Więc całkiem spoko pomysł, myślę. I wiem, że parę innych ludzi teraz na YouTubie też myślą nad takim samym pomysłem. Więc, no, wymyśliłem, żeby coś takiego zrobić i myślę, że będzie całkiem spoko. I nie będę zasypiać. O nie! O, god, miałem zmienić pozycję 3 razy, czekaj! Odbijemy go tylko, dobrze. Okej, odbiłem go i nie dałem rady zmienić 3 razy pozycji. Spoko, w takim razie będę musiał, kurczę, poczekać teraz i zabić go. Zabić wszystkich, powiem gdzie, raczej jak mówię go, to do niczkę w wodzie, oczywiście tego typka. Wow! Come here!
Come here, come here, come here, come here! Come here, I see your leaf. Hey, come here, leafy. O, ucieka mi. Chciałem w przeciwnym kierunku iść, ale... Ach, muszę tego typka... Ściągnąć, doniczka też leci, czekaj. Pierw tego ziomka, okej, ściągnęliśmy, gdzie ta doniczka poleciała. Doniczka, kurczę, cwaniakowa doniczka. Jest, 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 jest. Go, jaki kurczę wariat. Ej, zobacz, ale dobry trik, zobacz, jak ich gonisz cały czas, to kurczę nie zauważają. Ale ja idę na tą dogiczkę. Turn around, man, come on. Jestem, wow, dwa dogiczki. Rzadko się spotyka dwie dogiczki. Razem. To musi być ustawione. Fake and gay. Fake and gay. Okej, okay, idziemy do środka. Te dogiczki dwie ściągnięte chyba. Chyba, że jestem ślepy i ta dogiczka gdzieś uciekła, ale zobaczę. Zobaczę, żeby potem nie czytał komentarzy. Ale pingwin, doniczka uciekła przecież. Lalalala. Okej, okay, tutaj ktoś się kryje. Nie, nikt się nie kryje, spoko. Doniczka, 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 doniczka. Tutaj nic nie wygląda podejrzane, może tutaj. Tutaj w rogach czasami są takie dziury. Nie, myślę, że wszystko jest całkiem spoko. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, ty wyglądasz podejrzany. Nie, ty. Ciekawe. Myślałem, że ktoś tu będzie. Spróbujemy jeszcze raz. Czasami wychodzi na to, że jednak ktoś się tu krył. Nie, wygląda na to, że jest w porządku. Wygląda na to, że jest w porządku. I 10 sekund zostało i 5 chowanych jeszcze zostało. Nie myślę, że znajdzie. Ja chcę przechodzić jednego. Come on, doniczkę, doniczkę. Tam jest doniczka ukryta. Come on! Nie! Jo, koniec jest. Okej, okay, znów przegrałem. Raczej w sumie wygrałem w tym, że zmieniłem pozycję. O, tu był! To był on! Music box tam był. Okej, okay, jeszcze jedną rundkę zagramy teraz na luzie i zabawnie, bo już powiedziałem, że mam wszystkie informacje, więc teraz możemy jeszcze po prostu zagrać spokojnie, fajną i ciekawą rozgrywkę. Let's go, guys! Wey! Jesteśmy tutaj. Aha! To jest ta mapka. Ja bardzo lubię tą mapkę i wiem dokładnie, gdzie się schowam. I tym razem zmienimy również pozycję. Raczej postaramy się przeżyć i zmienić pozycję trzy razy podczas rozgrywki. Tutaj właśnie jest wejście. Nie wiem, czy pamiętacie pierwszy raz, co grałem na tej mapie. To przeskoczyłem tutaj. Myślałem, że jestem jakimś mega parkurowcem, ale no. Okazało się jednak... Przykro, przykro prawda, że po prostu była furtka i nie zauważyłem. Okej, okay, zakryjemy się siadąc siadem, kurczę, tutaj myślę, że jest dobry pomysł, okej, okay. I czekamy, i czekamy, i czekamy. Tutaj od razu przygotuję się, bo wiem, że będzie mieczyk. Nie wiem, czy to przeżyje. Postaram się zmienić 3 razy pozycję. Jeszcze jedna sprawa, co miałem ogłosić wam. Szykuje się dla was nowy serwer. Też dla premium i non-premium. Szykuję się za kulisami. Dużo rzeczy planuję dla was, ale właśnie przede wszystkim... O, koń... O! A! Idź stąd! Wydasz moją tajną lokalizację, goddammit! Goddammit, robię przy okazji screena na... Zrobiłem screena na miniaturce. Będziecie pamiętać, teraz pamiętać... A! Widziałem to na miniaturce. Wow! Nie! O nie! Nie chcę wyjechać na koniu, nie. Okej, okay. A kurczę, kurczę, idzie typek, okej, okay. Okej, okay, zasuwamy, zapędzamy, zamkniemy mu drzwi, żebyś nas nie złapał, okej, okay, zmieniamy pozycję, kurczę, on nawet nie zauważył, ślepol, może ma ten słabego kompa bardzo i ma ustawienie na minimum, yes, okej, okay, okej, okay. Tutaj chce się ustawić, nie, tu, tak, tu, tak, o, dobrze, lecą, yes, lecą za melonem, yes. Przy okazji zmieniłem pozycję. Czekaj, muszę nie ruszać myszką, come on, chciałem. Nie. Yes! Jestem blokiem. Super. Okej. Okay. I nikt mnie nie znalazł. Na szczęście już pierwszy raz zmieniana pozycja. To bardzo dobrze. Musimy to wygrać z Hiders 21. 200 sekund zostało, sporo czasu. No i co będzie na tych serwerach? Będzie RPG, Survival Games, to Blitz, Bard i inne rzeczy będą w tym Survival Games, takie, że co nigdy nie widzieliście, bo ja je planuję i ja je sam dodaję, bo wiem, co jest dobre, wiem, co jest, więc tam będzie naprawdę super rozgrywka. I też będą minigamesy, typu takie, i jeszcze gościu będzie dla mnie pisał specjalne minigamesy, taki profesjonalista, taki koder, więc ja mu po prostu zapłacę, a on ogarnie dla nas jakieś super ciekawe i nowe minigamesy, więc... Tego też możecie się spodziewać, ale wszystko z czasem, nie wszystko nie wyjdzie naraz. Przede wszystkim będzie piosenka, za niedługo już
przede wszystkim pierwsze co pojawi się to będzie piosenka, no i resztę powoli wtedy zacznie wpływać, ale zobaczycie jak się rzeczy pokazują różne informacje i rzeczy podczas następnych 3-4 miesięcy, myślę. No i pozdrawiam wszystkich w ogóle. Wrócili się do szkoły, mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze. Jak wiecie, ja nie chodzę do szkoły. Mój zawód taki... Wow, okej, zmieniamy pozycję znów. Mój zawód jest nagrywaniem dla was filmików i oczywiście próbować ogarniać takie rzeczy, jak mówiłem w tym filmiku, żeby było naprawdę dużo ciekawostek dla was i żebyście mieli co oglądać i co robić, jak wrócicie ze szkoły, żebyście mieli jakiś relaks. No i właśnie myślę, że wszystko jest całkiem spoko i mam nadzieję, że wam się podoba filmik ogólnie i że wszystkie plany, co będą, to będą fajne. Okej, już drugi raz zmieniliśmy pozycję, więc jeszcze raz. Nie dawaj mojej tajnej pozycji, nie wydawaj mojej tajnej pozycji, kurczę. Ej, zobacz, to jest dobre, owce wydają pozycję, czekaj. Owce, nie patrzcie się na mnie. Wydajecie moją tajną pozycję. Nie patrzcie się. Wow, skąd się pojawiły villagers? Ej! A wild villager has appeared. Skąd on się wziął? What? Okay, something's going on crazy here. Czy ktoś mi coś rzucił do herbaty? Do śniadania dzisiaj rano, że pierw owce się patrzą na mnie, teraz villagers na mnie leci, to co się dzieje, ludzie? Myślę, że Minecraft zwariował. Okej, zmieniamy znów pozycję, because chcemy być fajni i tajni i wiem dokładnie, gdzie idę. Zgliczował się. Spróbuję ich zachęcić. Jestem tutaj, come on, macie szansę. Możecie mnie znaleźć, jaki nuby, come on, idziecie w tą stronę. Okej, ja tutaj się ukryję. Czekaj, nikt tu nie idzie, ja pójdę trochę, podejdę trochę bliżej. Spróbuję się ukryć tak, bo to jest już trzeci raz, co będę się ukrywać. Więc spróbuję się tak ukryć, tak w takim kompletnie oczywistym miejscu. To będzie mega, zobacz, okej, tutaj się ukryję. Ciekawe, czy zobaczą mnie. To jest 20 sekund, ja ich idę zaatakować. Okej, idziemy ich zaatakować, bo i tak wygramy to. Villagers, get out the way! Nie zdążę ich zaatakować. Ile? 8? 7, 6, 5, 4, 3, aaa, uciekaj, muszę to wygrać, come on, 2, 1, hehehe, wow, wygraliśmy czomeczki, super runda akurat, pasuje, bo jest ostatnia runda i będę teraz się z wami żegnać. Trzymajcie się, żomeczki, mam nadzieję, że filmik się podobał, jeżeli tak, zostawcie lajka, zaraz zobaczycie nowe moje outro, więc nie będę gadać, tutaj już macie moje nowe outro, mam nadzieję, że wam się spodoba, cześć.